Jak pan ocenia wnioski z cyklu konferencji Wspólnie dla Zdrowia? Przede wszystkim wspaniale, że taki cykl debat, taką konferencję zorganizowano. Ponad podziałami politycznymi, w bardzo różnych środowiskach dyskutowaliśmy wspólnie na temat przyszłości polskiej służby zdrowia. Jeżeli czegoś w przeszłości brakowało, to między innymi takiego właśnie szerokiego dialogu i nie w sytuacji kryzysowej, kiedy są jakieś protesty albo są jakieś trudności, tylko po prostu w taki spokojny sposób, kiedy rok czasu daliśmy sobie na tego typu debaty. Teraz przed nami oczywiście będzie wdrożenie różnego rodzaju wniosków, tych, które zostały już przedstawione, tych, które dzisiaj w czasie konferencji jeszcze powstaną i będą przedstawione, a także różnych nowych, które jeszcze pewnie w najbliższych miesiącach będą także wykreowane. Na pewno polski system ochrony zdrowia wymaga większego jeszcze niż do tej pory wsparcia finansowego, czyli kontynuowania tej drogi, na którą weszliśmy, z której bardzo się cieszę, że po latach debaty, dyskusji w końcu dzięki ustawie 6% mamy wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Na pewno wymaga różnych zmian organizacyjnych i to tych zarówno dotyczących SOR-ów, tych, które są związane z jakością w ochronie zdrowia, ale także tych, które dotyczą ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czy też działania POZ-u. To wszystko oczywiście stanowi później i wpływa na całość funkcjonowania tego systemu, na zadowolenie pacjentów, na długość albo skracanie się kolejek, a więc jesteśmy cały czas jeszcze na początku drogi zmian w ochronie zdrowia, ale cieszę się, że te kierunki zostały w bardzo jasny sposób zdefiniowane.